Czy jesteście gotowi na przejażdżkę najnowszą Teslą? Tesla Cybertruck w Eurotruck Simulator 2. Dzień dobry, witam. Witamy. Pojedziemy sobie na tuningownię zobaczyć. Cały dach przeszklony. Powiem wam, że to był chyba jeden z łatwiejszych modów do wykonania. No bo jaki tutaj problem zrobić to? Kusiwa. Nie wierzę. No dobra, odpalmy tego gnoja. A bo ja go zgasiłem. No tak, to jest elektryk. Cześć, zgasło? Co jest? Aha. Okej, muszę tu nie ma biegów, to dobrze. Musiałbym, żeby to odzwierciedlić jazdę tym samochodem, musiałbym włączyć sobie automat na chwilę, bo to jest oczywiście samochód ze skrzynią automatyczną, no bo jest to elektryk. A ja teraz muszę używać sprzęgła podczas ruszania, więc jest to takie trochę dziwne, nie? Tesla Cybertruck. Jak wam się podoba wyposażenie tej fury? W środku w ogóle, środek tego auta. O kurde. No powiem wam. Fajnie, fajnie. Ale dosyć dobrze wykonane to jest. Powiem wam, że na zdjęciach wyglądało dużo gorzej. Okej. Czy my możemy tym jakiś transport zrobić? Nie wiem. Przejedźmy się kawałek. Po Polsce trochę pojeździmy, nie? Skręć w lewo. A czekaj. Jeszcze jedna ważna sprawa. Ja sobie tutaj fury nie ustawiłem. Więc tak, dodatki na dachu. I słuchajcie, ten samochód jest tyle ciekawy, że on na dachu posiada też taki panel LEDowy. Przynajmniej w tej wersji koncepcyjnej, którą mogliśmy zobaczyć na prezentacjach. Dajmy sobie ten mój kąt 90 stopni. Odsuńmy fotela. Trochę obniżę, żeby było sobie biksowo. Nie, no trochę tutaj jest za daleko ten fotel, nie? Wow, kierownicę możemy regulować. Kosmos. Tego nie można było robić w BMC. No dobra. Co, podoba wam się? Ej, gdzie są lusterka? Zabrali lusterka w tym aucie. Ale zobaczcie, jest mapa. Skręć w prawo. Jest tam jakaś konsolka. Jest naprawdę fajnie. Słuchajcie, tylko szum opon. Jak testowaliśmy ciężarówkę wodorową w ATS-ie, to było słychać fajne dźwięki takiego podczas przyspieszania, nie? Takie... Tutaj tego nie słychać, ten mod jest chyba taki dosyć nowy jeszcze. Przeliczam trasę. Dobra, trzymajcie się, bo robimy tuning. Zepsułem coś? O, coś już zepsułem, dobra. Konfigurator i zobaczmy, co my tu mamy. Tak, tu nic nie zmienimy, tu nic nie ma. Tu nic nie ma, jeden biegów było napisane. Możemy zmienić kolor i wy mówiliście, żeby zrobić taki wyjątkowy kolor. Ja wam coś powiem. Mnie się podoba ten samochód. Nie, no nie przesadzajmy. Niech to będzie fajna furka, no. Ja pierniczę. Tak, jedziemy sobie Teslą. Tesla Cybertruck. Pomalowana jest. Tutaj, o, tu możemy coś zrobić chyba. Aha, drugi raz się nie dam nabrać. Wywali mnie z gry pewnie. Nie będziemy tutaj nic edytować. No nie ma tutaj opcji, żeby coś zmienić, nie? Dobra. Znajdę nową trasę. No i dobra. Startujemy. (Grym)
Musimy sprawdzić, ale tak, wyznaczmy sobie jakąś traskę. Chodźmy może, gdzie chcemy jechać. O, a czemu my tu jesteśmy? Przecież ja w Polsce byłem. To coś nie tak. Ja chcę być w Łodzi. Garaże, Łódź. Patrz, nie ma tutaj alfabetycznie. Bukareszt. Gdzieś mnie tu wywaliło. Poznań, miasto Doznań. A my idziemy do Łodzi. Podróż. Pyk. Czy w realu też ma taki biedny kokpit? Najprawdopodobniej tak. Tesle mają to do siebie, że tam w środku jest, na środku jest tylko taki jeden wielki monitor i tyle. Obliczanie nowej trasy. Dobra, o teraz możemy sobie lepiej zobaczyć z zewnątrz. Czekaj, jak tu się cofać? A, dobra. Pod hamulce mamy cofanie. Skręć w prawo. To gdzie jedziemy? Jaki macie pomysł? Dawaj, może zrobimy tak. Rynek przesyłek. Coś fajnego zrobimy. Weźmy sobie cena. Coś za milion jest, kurde. Tam jakaś łódka była fajna. A ja tu widziałem takie... Czekaj, źródło. A może źródło? Zurych. Jak to nam wyszukuje? Ja nie wiem, o co chodzi z tym źródłem, że się wybiera źródło. Cel. Też nie wiem, o co tu chodzi. Według dystansu... Był tutaj taki fajny transporcik, a może... Nie można tu wyłączyć jakoś sortowania? Do Rzeszowa jechać? Bo ja, musimy na pewno sprawdzić prędkość maksymalną tej drezyny. O, jest, o to mi chodziło. To, uła. Oj, trudno, jedziemy na Islandię chyba. 74 tony. Co, aż tyle? Uła. Wybrano cel podróży. Dobra, jedziemy na Islandię, nie ma zmiłuj. Jeszcze tylko zobaczę, czy mi tutaj jakoś głupio trasy nie wyznaczyło. Nie no, na Islandię to będzie szybko, tam przez Danię przeciśniemy i poszedł. Jedziemy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ciemno w tym kokpicie. Kurde, Dan Kierunkowskaz, ale nigdzie nie widać, że tu Dan Kierunkowskaz. Z zewnątrz coś świeci? Nic, nie ma ani lusterek. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Przynajmniej stop się fajnie świeci. Skręć w lewo. Przyspieszenie jest słabe. Przeliczam trasę. Trzymaj się lewej strony, a następnie... Tesla Cybertruck będzie miała kosmiczne przyspieszenie. Uła! Ale później jak się zbiera ładnie. Cienie trochę niedopracowane, nie? I jedziemy. Na Islandii będzie dobrze to sprawdzić, bo tutaj jakiś zaawansowany napęd na 4 koła mamy mieć. Wow! Zobaczyliśmy słaby punkt tego pojazdu niestety. I to jest spód. O, widać tutaj, nie? O, fuck.
No niezbyt dobrze wykonany mod, no ale co zrobić. Dobra, tepnę się do serwisu. O Boże. Obliczanie nowej trasy. Trzeba by posadzić Cyber Mariana tutaj. Pasowałby, prawda? Mam zaawansowaną podłogę szklaną. A no tak. Przeliczam trasę. Dobra, nawracamy. Ej, no było to co najmniej dziwne doświadczenie, powiem wam. Niezbyt to było przyjemne. Dobra. Oska nie odkryłem. Kurde. Powiem wam, że lipa straszna. BMK przy tym samochodu, przy tym samochodzie to poezja. Jeśli chodzi o prowadzenie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Czas zachowania miałem 150? A, no to może dlatego. Nie zwróciłem nawet uwagę, ile jechałem. Ale jak się jedzie powoli, to jest ok, nie? Co on tak po chińsku tu jedzie? Już 90. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Wrocławek, my jedziemy tu. Ja na tą podróż chyba BMW byłaby lepsza, ale dobra, tam damy radę. Trzymaj się lewej strony. Wygląda topornie. No, powinni jeszcze dopracować tego moda, nie? Tak niezbyt. Znaczy sam samochód sam w sobie wygląda topornie. I tak jestem zaskoczony, że dodali do ETS-a tego dziada.